Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na Gameplay, gdzie będziemy mieli do czynienia z grą podobno bardzo dobrą, z grą, o której istnieniu dowiedziałem się dopiero 2 tygodnie temu z okazji przedpremiery, czy jak to się tam nazywa, gry Red Dead Redemption, czy jak nigdy nie mogę zapamiętać, jak to się czyta. Okazało się, że każdy, kto kupi w przedpremierowym wydaniu tę grę, dostanie 2 wybrane gry Rockstara. Ponieważ na naszym kanale Marek Gra w Grę graliśmy już, szanowni Państwo, urzędowy naszyjnik musi być, ponieważ graliśmy już w jedną z gier Rockstara, GTA 5, która jest fantastyczna, dopiero była pierwsza część i będziemy sobie jeszcze w nią sukcesywnie grali, przejdziemy sobie ją całą w wolnej chwili. Graliśmy w Max Payne 3, grę, która zupełnie mi się nie spodobała, w grę, której grafika jest ok, ale której grywalność uznałem za bardzo, po prostu nie spełniała moich pragnień, że się tak wyrażę. Była beznadziejna, sztampowa, strzelaj, kolejny etap, strzelaj z helikoptera, potem do ciebie strzelają z helikoptera, potem ty jesteś na ziemi, oni na górze i na odwrót. I to tak cała gra. Ja uważam, że stać nas, szanowni radiosłuchacze, na coś więcej. Mi się ta gra nie spodobała. Może ktoś polubi tę grę, mi natomiast ona nie przypadła do gustu. Około 2 tygodnie temu dowiedziałem się, że istnieje gra Rockstara na komputery osobiste, gra, w której jest się chuliganem w szkole. Chyba średni, już nie pamiętam, 15-latek, nie wiem jak to jest w Stanach, czy oni mają gimnazja, czy jak to tam jest, college, nie wiem jak to u nich to jest. Wiadomo, w Ameryce wszystko lepsze. Tak więc zakupiłem grę Red Dead Redemption i tak dalej, nie umiem tego wymówić. Będziemy sobie w nią oczywiście grali, kiedy tylko będzie, ja ją ściągnę. I mamy 2 gry do zagrania. I już teraz zmniejszam swoją szlachetną buzię, zdaniem niektórych podobną do Brada Pitta. Już Państwo otwieram, nagrywa na Samsona, bo czasami się przełącza mikrofon na kamerki Logitecha. Kamerka jest całkiem niezła, ale niestety mikrofon w stosunku do Samsona. Świetny mikrofon. Mam 2 Blue Yeti, ale ten mikrofon nagrywa delikatnie lepiej, jest cieplejszy głos na tym. Mikrofon, który kupiłem w promocji za niespełna 200 zł, jest lepszy od Blue Yeti. I dużo mniejszy, i może być do laptopa, i naprawdę rewelacja. Polecam, jakby ktoś z Państwa chciał zacząć na YouTube nagrywanie, to jak najbardziej polecam. Przygotowałem się, ponieważ w Ameryce jest wszystko lepsze, przygotowałem się i dzisiaj w trakcie będziemy pili Coca-Colę. Znaczy ja będę pił, poświęcę się dla Państwa, bo to jest trucizna, ale jak ma być po amerykańsku, jak ma być amerykańska szkoła, to musi być po amerykańsku po całości. Także szanowni Państwo, zapraszam do gry Bali Scholarship Edition. Zagraj, gramy, zapraszam. Nie teraz. Nie miałem pojęcia, że taka gra istnieje. Dziś się okaże. Czy Rockstar to naprawdę Rockstar? Kurwa, nie mogę wyjąć swoich kluczy. Będzie po amerykańsku, powiedziałem. Państwa zdrowie i moje. Kurwa, nie ma chyba Full HD. Jest, uff.
trzeba... Nie, nie mogłem przejść niżej. Dobra, mamy Full HD. Full. Oczywiście. Space to jest back. Story, opowieść. Oglądajmy. Popijając amerykański napój wodę z cukrem. Jimmy, please say something. Jenny, powiedz coś. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Bądź miły dla chyba nowego ojca, tak? Kazałaś mi być, nie rozmawiać z obcymi. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! Powodzenia dla tych, co biorą piękne panie z potomstwem. Kiedyś usłyszycie, żebyście dalali wcześniej. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Chce mi się wymiotować. Zrobiło się bardzo amerykańskie. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Gargulec. Demony. Destination to chyba przeznaczenie? Destiny? Daj mu w mordę. Jak tu się wydaje? Spierdalaj. Dawaj, kurwa go! Dawaj, dry! Space! Space! Kurwa, jak tym się uderza? Rozepkę sobie fraje. Dawaj go! Z dosiadu! Dawaj! No jak go uderzyć? A jak tu się uderza? Dobra, spieprzamy. Come on,
To kurwa jest! Wal go! Na pizdę, jak Rafonix! Hej Tela, no jak mu teraz przyłożyć? Dobra, idziemy. Nie, no to będzie godzinami trwało. Nie, naprawdę nie wiem jak walczyć. O. Jakie dziwne trochę sterowanie jest. Dobra, to jest do góry skok. Ale jak tu uderzyć pięścią? Shift! Kurde, dlaczego tego nie napisali? A może napisali, tylko nie widziałem. Kurde, przecież go nie uderzyłem. Nie no, nie będę lamusów mi. Goni mnie? Szybko dosiadł! Ty, laska! Wypad! Pani profesor, to była wspaniała noc. Dziękuję za korepetycję. Go to the principal. Principal to jest chyba dyrektor, tak? Ktoś... Yes. So you must be Hopkins. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and nie, I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy. Or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, headmaster.
Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. Nie dziwię się, że nie słyszałem o tej grze, bo już widzę, że jest kiłowa. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Idź do chłopięcej szatni, tak? Aha, dobra, to tam. Można rąbnąć w szafki? Bardzo kiepska gra, przynajmniej tak jak to teraz widzę. Nie można sobie skakać w różnych miejscach. Nie, to jest wyjście z budy, ta... nie. Zamknięte. Dobre, do kosa na śmieci skoczył ziom. O, dziewczynki. Kiepskie sterowanie. A, jako broń. Nie, 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 nie słaby. Cholera, no. A to mięśniak jakiś, to od razu pobił gościa. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. Powiem państwu tak. Wychodzę z tej gry. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Zdobądź nowych przyjaciół i wrogów. Nie podoba mi się ta gra. Sterowanie jest trudne z niewiadomych mi względów. Z niewiadomych mi względów rozbolała mi głowa. Nie wiem, może prawdopodobnie... Aha, mapa. Mhm.
Nie wiem, może ileś lat temu zrobiłoby to na mnie jakieś większe wrażenie. Bo grafika w sumie nawet jak i na te czasy, no trochę jest, widać, że jest stara. Jest po prostu wygładzona. Ciekawe, czy z budy da się wyjść. Nie da. Czy tylko teren szkoły. Model bicia kiepski. Nie, wychodzę. To jest ponad moje gruczoły wydzielania do krewnego. Nawet... whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Nie działa nic w trakcie. Where's your uniform, young Hopkins? Run along, that child. Nie, kurna, ani chwili dłużej. Szanowni Państwo, moja recenzja jest taka, że gra mogła być ileś lat temu naprawdę fajna, natomiast mi się nie podoba. I tak jak Państwu powiedziałem już wcześniej, gra w tę grę sprawia mi naprawdę duży dyskomfort. Wykasuję ją za chwilę. Nie mam zamiaru jej odpalać ponownie, natomiast może jutro zagramy w grę, która już ma bardzo dobre opinie, czyli w grę Los Angeles Noir, czyli gra detektywistyczna, z tego co pamiętam. No i zobaczymy. Także dziękuję Państwu za udział w tym gameplayu. Mam nadzieję, że wiedzą już Państwo, co to za gra i jeśli się Państwu spodoba, to sobie ją Państwo kupią. Jeśli się Państwu nie spodoba, no to wtedy Państwo sobie... A jeśli Państwo sobie ostrzyli na nią zęby, to nie warto tracić pieniążków i czasu. Lepiej za te pieniążki kupić czteropak świadomego mężczyzny w moim sklepie internetowym, bo można oszczędzić 160 czy tam 156 zł. Także dziękuję Państwu, że ze mną byliście. Życzę Państwu miłego wieczora i pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć.